Marek Pyza, dzień dobry, witam państwa w telewizji w Polsce.pl w dniu, w którym zaczyna się Mundial, a skoro takie wydarzenie przed nami, to nie może być innego gościa. Minister sportu i turystyki Witold Bańka, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Co prawda do naszego meczu z Senegalem jeszcze dużo, dużo czasu. Mamy czas na odświeżenie zawodników, na przygotowanie taktyki, na dalsze leczenie Kamila Glika, no ale... Od dziś to pytanie już stawiamy bardzo mocno, bo od dziś już obserwujemy rywalizację sportową. Po co jedzie tam polska reprezentacja? No bardzo trudne pytanie. No. Każdy sportowiec, każdy piłkarz sportowiec, który startuje na imprezie mistrzowskiej, jedzie po to, żeby walczyć o najcenniejsze trofeum, no bo to jest jakby esencja sportu. Jestem przekonany, że nasi reprezentanci w taki sposób też podchodzą do tych mistrzostw świata. Są dobrze przygotowani fizycznie, mentalnie, więc mam nadzieję, że wynik będzie jak najlepszy. I no Mundial rządzi się swoimi prawami. Wiemy, że to jest absolutnie ciężka przeprawa, że każdy mecz będzie tutaj naprawdę meczem o wszystko, w którym trzeba będzie kawał zdrowia i serca zostawić na murawie. Natomiast chłopaki sobie zdają sobie sprawę z tego doskonale i widać w nim się też taką pełną atmosferę koncentracji. Ja akurat miałem okazję być z prezydentem w szatni po meczu z Litwą i naprawdę tam nie było, mimo bardzo dobrego wyniku, takiego nastroju euforii, czy no była pełna koncentracja. Oczywiście zadowolenie. To spotkanie, bym powiedział. To jest tak, na tej zasadzie zrobiliśmy po prostu dobry trening, wykonaliśmy kawał dobrej roboty, wygraliśmy 4-0, tak to miało być, jedziemy teraz na Mundial i dopiero teraz zaczyna się gra o wszystko. To faktycznie był tylko trening, pana zdaniem, ten mecz z Litwą, wiadomo, ze słabym przeciwnikiem, no widzieliśmy, że Litwini nawet mieli problemy z tym, żeby celnie dośrodkować piłkę w pole karne, no ale jednak paru naszych reprezentantów zagrało tam wyśmienicie. Krychowiak, moim zdaniem, to rozegrał jeden z lepszych meczów w kadrze. Bardzo dobry mecz. Ja sobie przypominam mecz z Litwą, notabene właśnie przed Euro, i ten słynny remis 0-0, a wcześniej przecież porażkę z Holandią, gdzie były takie nastroje pesymistyczne. Ja wtedy też mówiłem spokojnie, to były tylko sparingi, na Euro będzie dobrze. I faktycznie przyszła świeżość i później fantastyczne mecze na Euro. Teraz mimo na pewno ciężkiego treningu, bo trzeba wziąć pod uwagę, że piłkarze jeszcze nie są w pełni takiej świeżości przedmeczowej. To było widać w drugiej połowie meczu z Chile. Tak, no i zresztą trener Nawałka mówi, że super kompensacja przyjdzie na mecz z Senegalem i teraz jest taki czas właśnie obciążeń i to jest paradoksalnie bardzo optymistycznie, że mimo tego, że oni po prostu byli zmęczeni treningami, potrafili na takim luzie grać z Litwą. Ja bym to właśnie w takich kategoriach rozpatrywał, że ta forma będzie naprawdę na ten pierwszy mecz. Co nam jeszcze pokazał ten sparing z Litwą? To, że jest zaplecze, że nie tylko mamy pierwszą jedenastkę i ewentualnie dwóch, trzech dobrych zawodników, którzy mogą wejść z ławki, że jest ich więcej, no bo widzieliśmy, jak świetnie Glika zastępuje Bednarek, widzimy, jak walczy o miejsce, chociażby, żeby na te pół godziny, na 20 minut wejść Dawid Kownacki. Ta ławka tak jest szeroka. Dokładnie tak. I ja myślę, że to jest też taki optymistyczny akcent, bo zawsze rywalizacja podnosi poziom, więc im więcej mamy piłkarzy naprawdę w bardzo dobrej dyspozycji, tym większy ból głowy ma trener Nawałka, ale oby taki ból głowy miał. To prawda, że Bednarek znakomicie zagrał w tym meczu. Zresztą to jest właśnie taka, to jest szansa też dla młodych zawodników. Oni sobie zdają sprawę, że taka impreza to jest, może być ogromny handicap dla nich, dla ich karier, więc tutaj absolutnie nikt nie będzie odstawiał nogi, każdy będzie walczył na maksa w każdym meczu. Jak jest potencjał tej reprezentacji pana zdaniem? Pamiętamy rok 2002, kiedy po wielu latach wracaliśmy na Mistrzostwa Świata, trener Jerzy Engel dosyć kontrowersyjnie, chyba tak trzeba powiedzieć, deklarował wtedy, że my tam jedziemy po złoto. Widzieliśmy, jak to się skończyło. Pierwszy mecz, ale porównajmy te reprezentacje. Związane nogi, 0-2, potem 0-4 i się żegnamy jako chyba pierwsza reprezentacja z tamtym turniejem. Dziś nikt nie mówi, że jedziemy po złoto, ale no, chłopaki przebąkują trochę, że znają swój potencjał, znają swoją siłę. To jest zupełnie inny poziom dojrzałości sportowej też. Przede wszystkim spójrzmy, w jakich klubach grają. Z akcentem na grają, nie grzeją ławę przysłowiową, jak to kiedyś bywało, tylko po prostu grają, odgrywają czołowe role. To są już zawodnicy absolutnie bez kompleksów i można też się zastanawiać. Wiadomo, że przed każdym meczem jest też stres.
byle był taki stres mobilizujący, mogą nogi zadrżeć, bo to jest jednak mundial, ale natomiast oni do tego rodzaju spotkań są przygotowani mentalnie, bo właśnie grają. To nie jest tak, że będą wystraszeni wchodzić na murawę i przestraszą się przeciwnika, czy w ogóle rangi tych mistrzostw, bo to są zawodnicy właśnie dobrze mentalnie przygotowani i to daje nam absolutnie podstawy do tego, żeby sądzić, że są w stanie wygrać z każdym. I oni mają tego świadomość, absolutnie tak. Tak uczciwie mówiąc, już nie krygując się, wierzy pan w medal Polaków? Zawsze wierzę w sukces biało-czerwonych i trzeba wierzeć, no bo jesteśmy kibicami i myślę, że... No tak, no nie, tak jak rozmawiamy w 2002 czy 2006 roku, ta wiara była bardzo, bardzo na wyrost. Znaczy, no oczywiście, że tak, no nie było jakichś takich fundamentów, wielkich podstaw ku temu, żeby sądzić, bo jakby się spoglądało na tą jedenastkę, no to nie byli piłkarze tego topu europejskiego, a tutaj tych naszych zawodników naprawdę nie mamy się czego wstydzić i tak jak wcześniej wspomniałem, oni grają w czołowych europejskich klubach. Natomiast no, trzeba też tonować nastroje, tak? No, spokojnie. Też jak pytamy się o wynik, to ja nie miałbym nic przeciwko temu, żebyśmy wygrywali czy przychodzili nawet tą drogą portugalską z Euro, tak? Czyli małymi kroczkami, bez jakichś tam spektakularnych rezultatów, ale po prostu wygrywając i idąc, wychodząc z grupy i pchając się do przodu w tej drabince tak zwanej. Więc po prostu wygrywajmy. No, mówi się pozytywnie bardzo o Polakach, młodych, Zielińskiego, Linettego, wymienia się Kownackiego jako kandydatów do objawień tego mundialu. Problem w tym, że tych kandydatów do medalu jest chyba wyjątkowo sporo na tegorocznej imprezie. Mamy Brazylijczyków, Argentyńczyków, Hiszpanów, mimo ich problemów Niemców, Francuzów, nie wiadomo jak Belgia sobie poradzi, Chorwacja ma taką nie zapominajmy o Portugalczykach, dawno nie miała, Portugalia, więc wymieniamy około 10 drużyn. A kto może być czarnym koniem tego turnieju? No ciężko powiedzieć, bo to być może właśnie jakaś drużyna też, która nie jest w tym gromie, może Chorwaci na przykład, tak, którzy zawsze gdzieś tam potrafią sprawić niespodziankę, ale ja mam taką nadzieję, że czarnym koniem będzie Polska, no bo kibicujemy biało-czerwonym i my nie jesteśmy w tym gronie takich absolutnych faworytów do medalu typowanych przez ekspertów światowych od futbolu. I to też daje pewien komfort, tak? Każdy mecz to będzie okazja do udowodnienia tego, do namieszania w tej stawce i myślę, że nasze chłopaki doskonale będą to robić. Żeby zamknąć ten wątek sportowy, trochę powróżmy. Polska-Senegal. Wynik. Ja myślę, że 1-0, 2-0 to naprawdę będzie wystarczający rezultat. Ja tak wcześniej wspomniałem, 3 punkty, to nas interesuje. Jedna bramka musi być zawsze do przodu, tak, nad przeciwnikiem i to jest absolutne clue. A jaki będzie rezultat, to już naprawdę mniejsza z tym, po prostu wygrywajmy. Król strzelców? Ojej, no... Co ja mogę innego powiedzieć jak Robert Lewandowski, tak? Brawo, i to brawo, jest panie ministrze. Nic innego, tak. No i mecz otwarcie dzisiaj. Może tak jak kiedyś Grzegorz Lato, tak Robert Lewandowski. Dziś mecz otwarcie o 17:00, Rosja gra z Arabią Saudyjską. Rosja, która z wielkimi nadziejami podchodziła do tej imprezy, gdy dostała jej organizację przed kilkoma laty. Dziś chyba mało kto wierzy w Rosji, w sukces. Trener Czerczesow, to będę znany nam szkoleniowiec, natomiast... No, zazwyczaj było tak, zresztą jakby prawdopodobnie, że nigdy gospodarz turnieju nie przegrał tego pierwszego meczu. Ja dzisiaj uważam, że Arabia Saudyjska może sprawić niespodziankę, bo zresztą eksperci o tym też mówią, że Rosjanie nie mają silnej reprezentacji i no, ale zobaczymy, no to zawsze też grają u siebie. Specjalna też atmosfera, choć wiemy, że z tym różnie bywa, mamy doświadczenia z organizacji Euro, więc a właśnie zawsze... pod tym kątem ma być bardzo spokojnie, jeśli chodzi o kibiców, czy też pseudokibiców rosyjskich, nikt tam się ich nie obawia, mówi się nawet o tym, że ci no, najzagorzalsi, bądź też najwięksi chuligani, bo tak to trzeba chyba powiedzieć, nawet mogą wyjechać z Rosji na czas mundialu. Jak jest z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa w Rosji? No ja mam nadzieję, że to bezpieczeństwo będzie zapewnione. No to są organizatorzy mundialu, więc myślę, że mam taką nadzieję, że będzie bezpiecznie, że nasi kibice, którzy wybierają się na mundial, będą bezpieczni, że organizatorzy staną na wysokości zadania w tym zakresie. Czy na coś specjalnego powinni się przygotować, uważać Polacy, którzy wybierają się? Czy też jest szereg różnego rodzaju ostrzeżeń, którzy nasi kibice jakby też i poradników, i ostrzeżeń, które otrzymali też Ministerstwo Spraw Zagranicznych tutaj przygotowało też taki poradnik dla polskich kibiców, więc no, na pewno trzeba być ostrożnym. Mhm.
A czy ktoś z władz polskich w którymkolwiek momencie mundialu dopuszcza możliwość, że wybierze się na któryś z meczów? No dzisiaj podjęliśmy decyzję, że jesteśmy w tym bojkocie. Dziś decyzja? Znaczy, nie, no bojkotu nie ma jako takiego. No to po prostu podjęliśmy decyzję, że nie będę na, nie wybieram się na mundial w Rosji. Natomiast nie chciałbym tego interpretować jako bojkot, no bo to idąc tym tokiem myślenia, to każda nieobecność ministra na meczach, nie wiem, piłkarzy czy tych siatkarzy na trybunach może być postrzegana jako bojkot. Po prostu nie, no podjęliśmy decyzję, że nie wybieram się, natomiast nie łączyłbym tego w tych kategoriach. Co będzie dalej, co będzie to zobaczymy, natomiast na dzisiaj się nie wybieram. Rozumiem, że tak jak i pan, tak i inni ministrowie, premier, prezydent też w Rosji się nie pojawił, niezależnie od tego, w której fazie turnieju Polska zagra. Nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby ktokolwiek z polityków, czy przedstawicieli rządu, czy parlamentu wybierał się na mundial. A to są samodzielne polskie decyzje, czy one były jakoś konsultowane z naszymi partnerami zagranicznymi? Tak jak powiedziałem, to nie jest żadna zorganizowana akcja, to nie jest żaden bojkot, po prostu podjęliśmy decyzję, że akurat nie wybieramy się, że kibicujemy tutaj na miejscu w Polsce. Właśnie, na miejscu kibicujemy, wielka strefa kibica na Stadionie Narodowym, po drugiej stronie ulicy, tuż obok naszej redakcji, na mecz Polska-Senegal, 70 tysięcy kibiców nawet może pojawić się. Zapraszam. Na tym obiekcie. Właśnie pan zapraszał, zapowiadał, że ta strefa zostanie otwarta. Jak z bezpieczeństwem na tej imprezie, jak duże środki zaangażowano, żeby można było spokojnie przyjść na to wydarzenie? Jest, jakby będą też odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewnione, tak jak to ma miejsce przy meczach reprezentacji. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy kibiców z całymi rodzinami. Chcemy, żeby to była naprawdę fantastyczna atmosfera. Najlepiej oglądać spotkania reprezentacji w świątyni, w Domu Polskiego Futbolu, właśnie na PGE Narodowym. Myślę, że to jest dobry pomysł i jeśli te 70 tysięcy gardeł zaśpiewa hymn Polski, to naprawdę warto. Zapraszam, bo... A wśród nich minister? Na pewno. Tylko na meczu z Senegalem? Co będzie się działo na kolejnych spotkaniach Polaków? Też ta strefa będzie też jest, działać? To jest tak, że jakby na BG Narodowym są też innego rodzaju wydarzenia kulturalne, muzyczne, koncerty, które już były wcześniej, dużo wcześniej zaplanowane, więc na dzisiaj jest ta pierwsza strefa na meczu tym otwarcia, dla nas meczu otwarcia z Senegalem. Co będzie później po wyjściu z grupy, w co głęboko wierzymy, to zobaczymy. Oglądamy w tej chwili obrazki z przywitania polskich piłkarzy w Soczi. Tam jest nasza baza, jak dobre widzimy. Humory dopisują, tak jest. Wszystko jest perfekcyjnie zorganizowane. Ciekawostka to jest obiekt, w którym mieli się pojawić Holendrzy. Oni sobie zarezerwowali dużo wcześniej, no ale po tym, jak się zakończyły ich eliminacje i nie awansowali na mundial, musieli odwołać swoją rezerwację. Nie ma Holendrów, no to jest... No trudno, ktoś ich musi zastąpić. Ciężko sobie wyobrazić, że może na przykład Włochów nie być na mundialu. To jest naprawdę sytuacja arcyciekawa. Panie ministrze, zmieńmy temat. Jest pan członkiem Komitetu Wykonawczego WADA, czyli Światowej Organizacji Antydopingowej. Proszę powiedzieć, czy jest jakaś szansa, że zmienią się sankcje nałożone na rosyjskich sportowców? Wiemy, że zakulisowe rozmowy trwają, takie naciski, można powiedzieć, na ładę, żeby nieco złagodzić te kary dla rosyjskich sportowców. Czy Rosja przede wszystkim musi wypełnić tą mapę drogową, która została dla nich przez ładę przygotowana, i trzeba powiedzieć, że RUSADA, rosyjska agencja antydopingowa, tam sporo się zmieniło, wpuszczono i kontrolerów, i z zachodnich agencji antydopingowych, jest tutaj ścisła współpraca z WADą. Na pewno przychodzi pewien moment, że trzeba się bardzo poważnie zastanowić, co z rosyjskim sportem, co z rosyjskimi sportowcami, bo to jest też tak, że paradoksalnie to zawieszenie rosyjskiej agencji antydopingowej sprawia, że tam jest mniej kontroli antydopingowych, tak, że ona jakby jest mniej mobilna, mniejsze ma możliwości, a z perspektywy wyrzucania oszustów ze sportu, no to też nie jest do końca dobra sytuacja, więc trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad tym i żeby zwiększyć kontrolę, zwiększyć taki parasol właśnie kontrolny nad rosyjskim sportem, żeby dużo efektywniej, dużo mocniej po prostu eliminować oszustów ze sportu, i trzeba się zastanowić, jaką drogą. Więc na pewno i WADA, i Międzynarodowy Komitet Olimpijski muszą poważnie przemyśleć ten temat, w jaki sposób zaostrzyć tam nadzór nad sportem, i że paradoksalnie takie właśnie czy zawieszenie agencji antydopingowej może być niekoniecznie dobre dla przyszłości sportu, no bo ta sytuacja przecież wiecznie nie będzie trwała wiele lat. Więc... To znaczy, że ludzie z rosyjskiej agencji mogą spać spokojnie, no bo wiedzą, że to jest niekorzystne dla światowego sportu, więc prędzej czy później WADA odwiesi.
Nie, nie, to jest tak, że tam Łado bardzo restrykcyjnie podchodzi do tego rodzaju kwestii tych formalno-prawnych, więc to nie będzie tak, że ktoś tam przymknie oko na Rosję w tym zakresie, absolutnie nie. Zresztą i sytuacja jakby zawieszenia rosyjskiej agencji antydopingowej, odebrania im akredytacji po wybuchu skandalu w Soczi i jakby mocna stanowcza reakcja Łady pokazuje, że tutaj naprawdę nie ma litości dla tego rodzaju zachowań i dlatego tutaj są naprawdę twarde wymagania będą postawione rosyjskiemu sportowi. Czy ten temat też się pojawia w kontekście mundialu przed dzisiejszym meczem Rosja-Arabia Saudyjska? Teraz jakby mundial przykrył wszystkie tematy, tak? No wszyscy będą się skupiać na kwestiach mistrzostw świata. Mundialu. No tam też będą przeprowadzane kontrole i tak jak to ma miejsce właśnie na najważniejszych sportowych imprezach. Chociaż trzeba powiedzieć, że dużo trudniej się dopingować w piłce nożnej, żeby... Znaczy to faktycznie zdarzają się przypadki dopingów w piłce nożnej, ale nie są one tak powszechne jak w innych sportach. Jednak ten sport, piłka nożna, nie jest tak bardzo, można powiedzieć, skażony dopingiem jak inne dyscypliny. Ciężko naszprycować 11 zawodników albo nawet 18, żeby liczyć na inny wynik. Panie mistrze, mamy... ministrze sportu i turystyki. Mamy bardzo dobre liczby, jeśli chodzi o turystykę. Rośnie liczba obcokrajowców przyjeżdżających właśnie w celach turystycznych do Polski. To już ponad 18 milionów. Tak, to jest 18,3 miliona w zeszłym roku odwiedziło nas turystów za granicę. Obcokrajowców ponad 82 miliony, czyli nie tylko w celach turystycznych, ale w innych celach, więc to są liczby, które jakby pokazują ten permanentny wzrost, bo to jakby dwóch, trzech lat obserwujemy taki wzrost i to są to sprawia, że naprawdę to są bardzo dobre liczby. Około 32 miliardów złotych w zeszłym roku wydali turyści z zagranicy w Polsce. Turystyka to jest dzisiaj 6% PKB. Oczywiście można powiedzieć przy 20% PKB Chorwacji, które jest jakby gdzie turystyka jest jakby fundamentem jej gospodarki, to jeszcze mamy trochę do powiedzmy sobie nadrobienia, ale mamy jednak trochę inne warunki. Tak, dokładnie tak, ale turystyka jest naprawdę bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną polskiej gospodarki. My jesteśmy postrzegani jako kraj, który oferuje naprawdę wysoką jakość usług i to można spoglądając na bazę hotelarską, na innego rodzaju obiekty o charakterze turystycznym, to naprawdę turyści z zagranicy nas bardzo, bardzo chwalą. I ten kontekst geopolityczny, ten kontekst bezpieczeństwa też odgrywa niebagatelną rolę. I jestem przekonany, że ta tendencja wzrostowa się utrzyma w naszej tutaj turystyce. A skąd to przekonanie, że właśnie kwestie bezpieczeństwa zwiększają napływ turystów do Polski? To wynika z jakichś, nie wiem, badań, ankiet? Tak, no wielokrotnie też jakby prowadzone są badania wśród turystów z zagranicy, gdzie pytamy o jakby to, dlaczego przyjechali do Polski, więc to, co wcześniej wspomniałem, wysoka jakość usług, gościnność przede wszystkim i naprawdę sporo atrakcji turystycznych, które mamy i których nie musimy się wstydzić, no i też kwestia oczywista, bo tak jak powiedziałem, no, o ten kontekst geopolityczny wystarczy jakby spojrzeć na to, z jakich krajów też przyjeżdżają turyści, to ma to ogromne znaczenie, więc stały wzrost turystów z Niemiec, wbrew temu, co się mówi, że nieprawdę o Polsce w mediach zagranicznych, w mediach niemieckich, to o sytuacji politycznej w Polsce, to nie ma żadnego wpływu na kwestie turystyczne, no to, że naprawdę Niemcy bardzo chętnie odwiedzają Polskę i są bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce, z gościnności i z jakości naszych usług i myślę, że na turystykę bardzo mocno musimy stawiać natomiast to też jest nie tylko ta turystyka, jakby turyści z zagranicy, jest też spory ruch, jeśli chodzi o turystykę wewnątrzkrajową, czyli Polacy coraz chętniej jakby wypoczywają w Polsce, mówi się o tym, jakby branża turystyczna też mówi o tym absolutnie otwarcie, że program 500+ bardzo mocno przyczynił się do tego, że to jakby był program, który branża turystyczna bardzo mocno odczuła, że wiele polskich rodzin po raz pierwszy wyjechało na wakacje, że Polacy coraz chętniej doceniają też ten wypoczynek weekendowy, wybierając się do agroturystyk, do różnego rodzaju hoteli, pensjonatów i to tak jakby napędza też tą rodzimą gospodarkę. To jest taki zespół naczyń połączonych, dużo łatwiej się dostać w atrakcyjne turystycznie regiony, prawda. Bo polepsza się infrastruktura kolejowa, drogowa. Ale też muszę powiedzieć, że choćby o turystycznym funduszu gwarancyjnym, który wprowadziliśmy jako rząd, który tak zwanym drugim filarze ubezpieczeniowym, który zabezpieczył Polaków na wypadek ewentualnych turbulencji na rynku biur podróży. Pamiętam, jak przeprowadzaliśmy tę ustawę, że był duży opór ze strony branży turystycznej, że minister
sportu i turystyki narzuca kolejne obowiązki, prawda, biurokratyczne na biura podróży. Dzisiaj biura mówią o rekordowych zyskach w historii, można powiedzieć, tej branży. To sprawiło, że jakby zwiększyło się zaufanie do biur podróży ze strony klientów, no bo skoro są zabezpieczeni przez państwo na wypadek właśnie bankructwa biura podróży, gdzie jest zwrot kosztów poniesionych na wycieczkę czy bezpieczny powrót do kraju, no to sprawia, że to jest taki, można powiedzieć, sukces win-win, tak? Z jednej strony pewne obowiązki zostały narzucone, no ale to też się przekłada na zysk tur operatorów i dzisiaj możemy też o tym mówić, o takim sukcesie, że tej branży. Wspomniał pan o tych 32 miliardach, które przynosi branża turystyczna do państwowego budżetu. A nie, to jest 32 miliardy, które jakby turyści z zagranicy zostawili w Polsce, tak, środków finansowych. Dziesiątki miliardów złotych wpływają do Polski. Jak w takim razie wyglądają inwestycje w tę branżę? Czy budżet, nie wiem, na promocję Polski, turystyczną promocję Polski będzie dalej zwiększany? Tak, zwiększamy budżet na promocję Polski, promocję efektywną. Niebawem też będziemy mieli konferencję, w której zapraszamy do Polski, to już się dzieje, youtuberów turystycznych, którzy będą kręcić materiały o Polsce z różnych części świata. W przyszłym tygodniu mamy konferencję, będziemy ten projekt prezentować, jak on wygląda. Trzeba dużo jakby też bardziej innowacyjnie promować się właśnie, korzystając z tak zwanych social mediów i z sieci, i to się dzieje. Ale są też szereg programów rządowych, jakby też choćby dla branży turystycznej, dla tak zwanej Polski Wschodniej, gdzie jest system takich nisko oprocentowanych kredytów, które mogą być właśnie przeznaczone na rozwój biznesu turystycznego, więc to rząd polski przede wszystkim docenia rolę turystyki i widzi jej absolutny potencjał, jeśli chodzi o Polskę. Skoro mówimy o programach rządowych, programach ministerialnych, to trzeba wspomnieć o OSA-ch, otwartych strefach aktywności, których w 2018 roku będzie aż 1530 w całej Polsce. Rozstrzygnięto już gdzie? Tak, to jest głównym wskaźnikiem, był to tak zwany wskaźnik G, czyli wskaźnik zamożności gminy, czyli w pierwszej kolejności w tym roku otrzymają środki te gminy najuboższe, ci beneficjenci, bo taka jest też idea tego programu. To jest program społeczny, to jest program właśnie budowy takich otwartych stref aktywności właśnie w takich miejscach, których dotychczas ich nie ma. To nie chodzi o to, żeby budować je w dużych miastach czy w miastach zamożnych, które na to stać, tylko właśnie w takich gminach, w małych miejscowościach, małych gminach, i tak został też ten projekt w tym roku rozstrzygnięty. Ogromne zapotrzebowanie, bo właściwie wpłynęło na wniosków na 94 miliony. My przeznaczyliśmy na ten program na 2 lata 100 milionów, czyli można powiedzieć, w tym roku już praktycznie zapotrzebowanie było jak na 2 lata, jeśli chodzi o chęć uzyskania dofinansowania, ale w pierwszej kolejności właśnie te gminy najmniej zamożne, żeby, bo tam jest ogromne zapotrzebowanie właśnie też społeczne na ten projekt. Takie obiekty szybko się buduje, to jest parę miesięcy i nie, to jest kwestia nawet dwóch miesięcy, powiedzieć. Bo to jest tak zwana mała infrastruktura sportowa, to są urządzenia, to są dwa warianty: siłownia plenerowa plus siłownia plenerowa z tak zwanym placem zabaw dla dzieci o charakterze sportowym, więc myślę, że do połowy października te obiekty już będą gotowe w tych miejscach. No właśnie, to się tak trochę zbiega z wyborami samorządowymi. Rozumiem, że pan będzie miał dużą aktywność w trakcie kampanii wyborczej, bo trzeba będzie parę tych OS otworzyć. Znaczy, to jest tak, że panie redaktorze, ten proces trwa, no bo to on został ogłoszony, nabór został ogłoszony w marcu, właściwie w lutym, w marcu tego roku był czas naboru, czas do rozstrzygnięć, podpisania umów, więc tak naprawdę no jeszcze musi być ten czas też tak zwanego wybudowania czy przygotowania tych otwartych stref. Fakty są takie, że tak się złożyło, iż najwięcej OS będzie otwieranych w kampanii wyborczej. No, panie redaktorze, no zawsze są programy zawsze inwestycyjne, kampania. Można powiedzieć, że teraz wkraczamy w taki okres, powiedzmy sobie, wyborczy, no i wybory samorządowe, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory parlamentarne, prezydenckie, więc każdego rodzaju aktywność można teraz będzie interpretować jako aktywność wyborczą. Nam zależy na tym, aby budować infrastrukturę sportową z wszelkiego rodzaju inwestycji. Proszę mi wierzyć, przeprowadzone są w wielu samorządach badania. Inwestycje w infrastrukturę sportową cieszą się największym zainteresowaniem i największym poparciem wśród Polaków, więc to trzeba brać pod uwagę i warto, żeby też inwestować w infrastrukturę sportową, i my to robimy, przeznaczając ogromną ilość środków. W przeciągu 4 lat, można powiedzieć, rządów Prawa i Sprawiedliwości, w tej pierwszej kadencji powstanie co najmniej 6 tysięcy obiektów sportowych nowych, od właśnie otwartych stref aktywności poprzez hale, baseny, stadiony, boiska. I można by tak długo mówić, a na koniec musimy powiedzieć jeszcze
o jednej kwestii, bo miał pan wczoraj kontrolę w resorcie. Posłowie Platformy Obywatelskiej, pani Małgorzata Niemczyk i Michał Szczerba, przyszli do resortu sportu, zażądali dokumentów, jak pan napisał na Twitterze, to była interwencja poselska. Kontrolerzy, jak relacjonują pracownicy, byli nawet spokojni. Nie było żadnej afery toaletowej. Biorąc pod uwagę temperament, szczególnie pana posła Szczeby, nie ukrywam, że obawialiśmy się rzucania papierami po resorcie, bo wiemy, że tego rodzaju zachowania choćby prezentował w Sejmie, więc pewnego rodzaju obawa była. Natomiast trzeba przyznać, że było kulturalnie, bez tego rodzaju zachowań, aczkolwiek no, ta kontrola pokazała też skalę niestety niekompetencji tych tak zwanych kontrolerów, gdyż zażyczono sobie właściwie dokumentów z wszystkich dotacji, wszystkich umów, które są w resorcie. No to pan dyrektor generalny zażartował, że musiałby jednego czy dwa tiry wynająć z tymi całymi papierami, to jest całe archiwum, więc wszystko musiało być składowane i nie wiem, w jaki sposób chcieliby to państwo parlamentarzyści przejrzeć te tony dokumentów, setki tysięcy dokumentów, więc poprosiliśmy po prostu, żeby to odbyło się zgodnie z przepisami prawa, żeby wskazali na piśmie, jakiego rodzaju dokumenty, tak żeby no, odbyło się to zgodnie z literą prawa. No i tak naprawdę trochę państwo parlamentarzyści zostali po prostu poedukowani przez dyrektora generalnego i pracowników, no po prostu coś znaleźli. I chwalili się na Twitterze dokumentami. Nie wiem, to jest odgrzewany kotlet, kwestia nagród. Jeszcze raz podkreślam, całość tak zwanych nagród, które w 2016-2017 roku otrzymałem, zostało przeze mnie przekazane na konto Caritasu Archidiecezji Katowickiej, więc to ci państwo prezentują, to jest po prostu stary temat, już absolutnie zamknięty. To akurat prawda, te dokumenty, które mogliśmy zobaczyć na Twitterze posła Szczerby, dotyczą tego wszystkiego, o czym poseł Brejza i jego koledzy mówią od wielu miesięcy. Dziękuję uprzejmie. Witold Bańka, minister sportu i turystyki, człowiek pełen wiary, jeśli chodzi o postawę naszych piłkarzy na mundialu w Rosji. Był gościem telewizji w Polsce.pl, a u nas za chwilę przegląd prasy. W nim też będzie dużo o mundialu, niestety.